zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, mamy 10 listopada 2018 roku i jest to historyczny dzień, gdyż tego dnia, właśnie w tym momencie mniej więcej, jest dokonywana transakcja. Otóż idą zmiany. No i niedługo w audycjach właśnie towarzysza Michała będzie także występował nowy uczestnik. Ten uczestnik to jest Kotek, więc jestem już dobrze przygotowany. Tutaj mam jakieś takie rzeczy. Mam takie, jakieś miski. Mam jakiś taki sprzęt, nawet nie wiem do czego to działa. Wszystko to jest inicjatywa mojej żony, no, która po prostu no, od dawna wierciła mi dziurę w brzuchu o jakieś zwierzątko. Pierwotnie miał być pies, no pies robi za dużo hałasu, za dużo trzeba z nim także się nim zajmować. No to później zeszło na kota, no także nie byłem zwolennikiem, no mimo że tacy klasycy marksizmu jak właśnie Amisze Lewicy z Marek, Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski, właśnie płodni marksiści piszący setki marksistowskich tekstów, kiedyś posiadali chyba 30 kotów, teraz ta liczba kotów chyba im się zmniejszyła, no ale ja nie chciałem iść tą drogą. No ale ostateczna decyzja na tak, no jakby tutaj podjąłem decyzję, zgodziłem się dzięki świadkom Jehowy. Otóż dowiedziałem się, że tutaj ostatnio dwa dni temu była u mnie wizyta właśnie świadków Jehowy, bo moja żona pracuje w domu. Pracuje w domu i tak mniej więcej tam przenosi się do biura tam załóżmy raz na dwa tygodnie. A tak ktoś to siedzi w domu, się nudzi, została namierzona przez świadków Jehowy i ostatnio podobno tu byli właśnie i przez pół godziny nie dali się spławić, no mimo że moja żona tam ich wypychała, jakoś właśnie mówiła, że się spieszy czy coś, no ale czy to z nudów czy coś, no jakoś z nimi rozmawiała. W każdym razie zostawili tutaj tajemniczą właśnie ulotkę: Vous êtes invité à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. No więc nie, w tym domu monopol na propagandę ma towarzysz Michał. Nie będzie tutaj żadnych świadków Jehowy, więc już lepszy kot niż świadkowie Jehowy. Dobrze, więc tyle i właśnie w tym momencie właśnie jest ta historyczna chwila. Historyczna chwila jest tak, że no, pobiłem rekord, jeśli chodzi o pracę. Tutaj nagrałem wcześniejszy filmik. Właśnie jestem takim no, przodownikiem, stachanowcem no, w mojej chłodni, jeśli chodzi o ilość godzin. No po prostu no, tutaj no, wbrew temu, co twierdzi Marcelina Zawisza, no, człowiek pracujący we Francji 50 godzin nie jest wypoczęty. No i teraz właśnie jestem, właśnie odpoczywam, powinienem ten filmik nagrać później, ale nie mogę nagrać filmiku później. Po pierwsze dlatego, gdyż później będzie tutaj kot i wcale nie wiadomo jak ta współpraca z kotem będzie się układać. No ja będę wszystkie kable musiał chować, bo taki kot może wszystko poprzegryzać. A poza tym o godzinie 15 jest rozmowa z towarzyszem Wielka Odmowa. Więc no, godzina jest nieprzypadkowa, świadczy o tym, że towarzysz Wielka Odmowa lubi się wyspać, gdyż no, jest tutaj 6 godzin różnicy. 6 godzin różnicy, więc jak u mnie jest 15, to u niego jest 9. U niego jest 9, więc chciał właśnie towarzysz Wielka Odmowa pospać do 9. No ja jako osoba, która wstaje do roboty znacznie wcześniej, no... Dla mnie to już jest późno, godzina 9, ale okej, okay, no ostatnim razem żeśmy się umówili na północ, także właśnie o 2 w nocy to już zacząłem przysypiać, no ale towarzysz Wielka Odmowa tutaj dobrze jakby wypełnił zadanie, swoją misję i sam mówił,
I jest to filmik, który wygrał póki co. Jest to najpopularniejszy filmik, jeśli chodzi o długość minut właśnie wyświetleń. Więc mam nadzieję, że i tym razem czeka nas ciekawa rozmowa. No dobrze, to tyle przynudzania takiego na wstęp. Więc szukając jakiejś takiej weny, o czym dzisiaj można nagrać film, no to pojawił się właśnie komentarz użytkownika RonPol11, właśnie przedstawiający jakiegoś polityka z flagą amerykańską, więc ten Ron Paul to jakiś chyba właśnie idolem dla niego jest jakiś właśnie amerykański polityk. Dobrze, więc jest 5 pytań tego użytkownika RonPol, które przeczytam. I zacznę, ponieważ tak naprawdę interesuje mnie pytanie numer 1, to pytanie numer 1, co sądzisz o Piłsudskim, przeczytam na końcu, to znaczy odpowiem na nie na końcu, gdyż ta odpowiedź troszkę dłużej zajmie, bo po prostu akurat tak się złożyło, że i tak chciałem nagrać coś w związku właśnie z przypadającą jutro rocznicą 11 listopada, tutaj więc pojawia się Piłsudski, więc akurat pojawiło się pytanie, więc można dwie pieczenie upiec na jednym ogniu. Dobra, więc czytam. Witam towarzyszu Michale, mam do ciebie kilka pytań i mam nadzieję, że mi odpowiesz. No, warto mieć nadzieję. Pytanie 2. Jakie jest twoje zdanie na temat partii komunistycznej we Francji i czy jesteś członkiem? Więc moje zdanie jest krytyczne. Nie jestem członkiem ani francuskiej partii PCF, ani żadnej innej partii komunistycznej we Francji. Nie jestem. Chciałem. Najpierw jak przyjechałem właśnie do Francji, no to muszę powiedzieć, że przez długi czas ja miałem jakąś taką niechęć do tego, co się dzieje w Polsce. Przede wszystkim miałem niechęć do ludzi rządzącymi Polską, ale miałem niechęć także do polskiej lewicy. Uznałem, że po prostu no, z czymś takim to mi nie po drodze. No i nadziei szukałem właśnie we francuskim ruchu komunistycznym. Więc w ramach jakichś takich obserwacji, poszukiwań, także nauki języka francuskiego, pierwsze 2-3 lata spędziłem na chodzeniu właśnie po różnych spotkaniach, demonstracjach, szukanie kontaktu, rozmowy z ludźmi. Sporo tych kontaktów nawiązałem, no i niestety nie znalazłem nic idealnego. Jeśli chodzi o akurat partię o nazwie PCF, czyli Francuska Partia Komunistyczna, to polecam tutaj kolego film, który został opublikowany na tym kanale jakiś chyba miesiąc temu. Jest to wywiad, rozmowa z Bruno Drwewskim dotyczący degeneracji francuskiej partii komunistycznej. Otóż Bruno Drwewski w 1991 roku, wtedy właśnie, kiedy ludzie masowo z tej partii występowali, to on do tej partii wstąpił i w dodatku był we władzach tej partii odpowiedzialny był za politykę międzynarodową PCF-u, więc on jakby zna tą partię od środka, no i on także sporo na ten temat powiedział, więc po prostu, no, po co ja mam się tutaj produkować, jeśli Bruno Drwewski zrobił to za mnie. No ale w trzech słowach mogę powiedzieć, że Francuska Partia Komunistyczna, tak jak większość tych partii komunistycznych należących do międzynarodówki komunistycznej, one zaczęły się degenerować po 1956 roku, po właśnie 20. referacie KPZR, na którym to stalinizm został potępiony, ten słynny referat Chruszczowa i tak dalej, i tak dalej, to wtedy większość partii należących, no jakoś tam sympatyzujących z ZSRR, wtedy zaczął się ich proces degeneracji, przechodzenia na pozycje rewizjonistyczne. To w przypadku francuskiej partii komunistycznej, no ta degeneracja zaczęła się znacznie, znacznie wcześniej. Mamy więc kompromitującą postawę francuskich komunistów w kwestii kolonialnej, przede wszystkim w sprawie algierskiej. Tak jak Komintern opowiadał się za niepodległością Algierii, tak francuscy komuniści mieli tutaj takie stanowisko niejednoznaczne, popierające właściwie, no, można by tutaj, no, nie chcieli zająć jasnego stanowiska, gdyż po prostu, no, część komunistów francuskich, no, popierała okupację Algierii, twierdząc, że Algieria to jest Francja. Więc, no, więc mam oczywiście negatywny stosunek do PCF-u przez cały okres jego istnienia,
Ale trzeba jasno tutaj podkreślić, że jednak no, w latach 30., 40. czy 50., mimo pewnych tutaj odstępstw, to jednak była to partia zrzeszająca komunistów i rewolucjonistów. I partia ta jednak zrobiła troszkę dobrej roboty w czasie II wojny światowej, w czasie tak zwanego resistance. I kilka no, postępowych reform społecznych właśnie w 1945 roku, no to to jest dzieło PCF-u. No ale no, dzisiaj, ta partia dzisiaj, no to jej program ma charakter socjaldemokratyczny, reformistyczny. No, no, poza jedyną jej zaletą jest to, że jest to partia masowa. Jest to partia masowa, która jest w stanie zorganizować właśnie duże fête L'Humanité, która wydaje pismo właśnie L'Humanité. No ale tak to nie ma tam nic dla mnie ciekawego. Chyba taką najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest po prostu powiedzenie, że francuska partia komunistyczna nie jest partią komunistyczną, bo gdyby to była partia komunistyczna, to byłaby zupełnie inna rozmowa. No i ktoś mi powiedział, chyba Bruno Drwewski, ale nie jestem pewien, właśnie dotyczący Gierka i francuskiej partii komunistycznej. Otóż Gierek sam wychował się w rodzinie lewicowej, socjalistycznej, takiej tradycji PPS-owskiej. I raczej Gierek był bardziej zbliżony do PPS-u. No ale jak Gierek mieszkał we Francji, no to wstąpił do francuskiej partii komunistycznej z tego względu, że właśnie partia socjalistyczna nie przyjmowała imigrantów, a partia komunistyczna tak. W każdym razie no, kiedyś ta partia nie była idealna, ale przynajmniej no, podążała no, w niektórych kwestiach za międzynarodówką komunistyczną, więc jest to na plus. No a dzisiaj to jest dno. No dobrze, mamy tutaj pytanie numer 3. I czy to prawda, że Marks był na utrzymaniu Engelsa? To się pytam, bo ty raczej na ten temacie lepiej się znasz niż ja, a obiło mi się to kiedyś o ucho i prosiłbym o prawdę, nie o propagandę. Więc tak, no, Marks był na utrzymaniu Engelsa. Rzecz to, temat ten wyłożyłem w filmie recenzja właśnie filmu Młody Marks. Stary film chyba sprzed 9 miesięcy, więc sobie to musisz poszukać. Ostatnio przypomniałem ten film właśnie w związku z faktem, że Krzysztofowi Karaniowi ten film się spodobał. No ale, no... Jeśli chodzi, żeby tak troszkę tego Marksa usprawiedliwić, to znaczy ja nie usprawiedliwiam, bo ja jako robotnik utrzymujący się z własnej pracy i równocześnie prowadzący działalność ideologiczną, teoretyczną, propagandową, polityczną i tak mógłbym wymieniać, no to no, nie uważam, żeby właśnie robienie propagandy komunistycznej było zarezerwowane dla nierobów, którzy właśnie no, tak zakładają ręce i mówią, ja mam dużą wiedzę, ja bym coś napisał, ale dopóki nie znajdę jakiegoś sponsora, to ja nic nie będę robił, nie będę robił polityki. No, taką troszkę tutaj podejście ma redakcja portalu Strike.eu, którzy właśnie, no, z tego co ja rozumiem, część tej redakcji to są ludzie po prostu utrzymujący się z pisania, więc nie mają jakiegoś tam innego niezależnego źródła dochodów. To też powoduje, że jako utrzymankowie właśnie tej redakcji no, są całkowicie tutaj uzależnieni od widzimisię jakichś tam baronów eseldowskich, którzy właśnie no, na zasadzie płacę to wymagam, płacę to masz tutaj pisać ładnie o SLD, płacę to masz robić wywiady z różnymi kandydatami SLD na jakieś tam różne urzędy. No i to jest troszkę taka właśnie intelektualna, polityczna prostytucja, więc ja na szczęście prostytuować się nie muszę. Oczywiście ciężko muszę pracować, no w tym tygodniu przepracowałem 50 godzin, ale to mi przynajmniej daje niezależność polityczną i nikt mi tutaj nie będzie mówił, co ja mogę powiedzieć, czego mogę, czy czego nie mogę powiedzieć. No, warto podkreślić, że wszystkie te środowiska robiące właśnie propagandę antykomunistyczną, te wszystkie fundacje, think tanki, jakieś inne takie rzeczy, no to są instytucje mające gigantyczne pieniądze, taki IPN na przykład. No to jest to przecież instytucja, która jest finansowana z budżetu państwa i to są na ten IPN idą miliony złotych,
No i ty tutaj, kolego, masz, w swoim logo właśnie flagę amerykańską, właśnie jakiegoś palanta na tle flagi amerykańskiej, to warto podkreślić, że całe Stany Zjednoczone, ci wszyscy ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, to byli plantatorzy, którzy po prostu utrzymywali się z wyzysku, z niewolniczej pracy właśnie czarnych niewolników na plantacjach. Więc Marks nikogo nie wyzyskiwał. To nie było tak, że po prostu Marks, tak jak, nie wiem, Thomas Jefferson czy George Washington, szedł do swoich niewolników i ich poganiał i do roboty, bo ja tutaj muszę właśnie tworzyć państwo demokratyczne, ojczyznę demokracji muszę stworzyć, więc potrzebna mi jest wasza ciężka praca do tego. Nie, Marks nikogo nie wyzyskiwał. Engels to robił dobrowolnie i dobrze, że robił. Dobrze, to teraz pytanie 4. Dlaczego wy, jako komuniści, nie możecie nazywać rzeczy po imieniu, to znaczy powiedzmy, zgadzam się z poglądami Stalina, ale był mordercą i to odnośnie do wszystkich tych komunistycznych zbrodniarzy. Ja ze swojej strony napiszę, że mam poglądy prawicowe, choć jakiejś tam sympatii Pinocheta przyjmuje do wiadomości, że przez niego zginęło jakieś 2000 ludzi. Oczywiście od razu pisze, żeby jakiś pajac się do mnie nie przyczepił. Ta statystyka jest nieprawdziwa, jest tylko przykładowa. No czyli jednym słowem tutaj, no co troszkę, chyba kolego, masz problemy z pisaniem w języku polskim. No będziemy obchodzić stulecie niepodległości. Byłaby to dobra okazja, żeby opanować język polski, towarzysz, to jest słowo zarezerwowane na pewno. Nikt, kto właśnie ma w logo, nie wiem, flagę amerykańską czy flagę Unii Europejskiej, jak kolega JZ, na właśnie tutaj taki przedrostek towarzysz, nie zasługuje. Dobrze, więc tutaj jakby mamy dwie kwestie. No kwestia realnych zbrodni, które popełnili komuniści w przeszłości i mojego stosunku do tych zbrodni, tak zwanych zbrodni. Więc najpierw porozmawiajmy o realnych zbrodniach. Więc przykładem może być Czarna Księga Komunizmu, gdzie jest właśnie podana liczba, że komunizm jest odpowiedzialny za 100 milionów ofiar i z tych 100 milionów ofiar 27 milionów ofiar przypada na Związek Radziecki. 27 milionów to jest i tak bardzo wysoka kalkulacja, te 27 milionów. Otóż ostatnio miałem nieprzyjemność słuchać na YouTubie takiej rozmowy z udziałem dwóch profesorów, między innymi profesora Hołówka, którzy wydali w tej chwili właśnie książkę o marksizmie. Zapomniałem właśnie, jak jest tytuł tej książki, ale możecie sobie wpisać tam właśnie marksizm, Hołówka, to wam wyskoczą takie dwa filmy na YouTubie. To jest sprzed kilku dni, oni to kilka dni temu opublikowali właśnie jakąś taką grubą książkę, będącą jakimś tam właśnie zbiorem przemyśleń kilkunastu autorów na temat marksizmu. No i ten Hołówka, no to on jakby wprost mówi, że tylko w czasie wielkiego głodu na Ukrainie, no to było 20 milionów trupów. Czyli no Hołówka, będący profesorem na państwowej uczelni, a więc jest utrzymywany z budżetu państwa i jakby wszystko to, co mówi, jest autoryzowane jego tutaj dyplomem, no jego człowiek, który jest profesorem na uniwersytecie, no to z definicji wszystko to, co mówi, powinno być prawdziwe. Otóż tutaj okazuje się, że ten Hołówka, no to mniej więcej przyjął taką, gdzieś tam usłyszał 20 milionów, tylko 20 milionów nie do Związku Radzieckiego, tylko na samej Ukrainie. Niedługo pojawią się tacy eksperci, którzy będą mówić, że 20 milionów to w samym Kijowie było 20 milionów ofiar. No. Więc ja nie chciałbym być pozbawiony prawa do tego, żeby prawa do negowania debilizmów. Bo profesor Hołówka, mówiąc o tym, że w czasie głodu na Ukrainie zginęło 20 milionów Ukraińców, no to jest debilem. No. Inaczej tego określić nie można. No, w kontekście
Jeśli rzeczywiście gdzieś brakuje tych 20 milionów Ukraińców, to brakuje ich w tej chwili. Otóż w spisie powszechnym w ZSRR w 1991 roku, rozpadem ZSRR, Ukraińska Republika Radziecka liczyła prawie 52 miliony obywateli. Nie wiadomo dokładnie, ile tych obywateli Ukraina ma w tej chwili. Poroszenko już trzykrotnie przekładał spis powszechny i on najprawdopodobniej będzie przekładał ten spis powszechny aż do następnych wyborów, bo on się boi wyników spisu powszechnego. Otóż według szacunkowych danych w tej chwili na Ukrainie, o ile wpiszecie sobie Wikipedia, to wam tam wyskoczy Ukraina 44 miliony. Otóż według szacunkowych danych jest w tej chwili na Ukrainie tylko 32 miliony ludzi, czyli w stosunku do 52 milionów, które były w 1991 roku, mamy ubytek 20 milionów ludzi na Ukrainie. Tylko to w tej chwili jakby tych milionów brakuje, w czasie kapitalizmu. A profesor Hołówka doszukuje się tutaj jakichś właśnie 20 milionów ofiar wielkiego głodu. To, że siły zbrojne ZSRR, Armia Czerwona, NKWD, a także różne inne sojusznicze siły o charakterze lewicowym, komunistycznym, rewolucyjnym prowadziły walkę zbrojną. W wyniku tej walki zbrojnej ginęli ludzie. No to oczywiście jest to jasne, no, i nikt tego nie neguje. Pytanie tylko, czy ja na przykład mam przepraszać za to, że w czasie oblężenia Stalingradu i późniejszej właśnie zwycięstwa pod Stalingradem, no to w tej bitwie stalingradzkiej zginęło tam ileś tysięcy żołnierzy Wehrmachtu. Czy ja mam za to przepraszać? Albo czy ja mam przepraszać za to, że właśnie, nie wiem, że Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz i wszystkich tych komendantów tego obozu koncentracyjnego, no to tam zostali powieszeni, czy coś tak dalej. Konkludując mój stosunek do zbrodni komunizmu, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to na temat ilości ofiar komunizmu mamy do czynienia z propagandą kłamstw i w dodatku ta propaganda kłamstw nie jest spójna, no bo ten jakby taki profesor Hołówka wychodzi przed szereg, no a pewnie jakiś student profesora Hołówki to powie, że nie 20, tylko 30 milionów, więc taka właśnie nekrolicytacja. Więc nie, mam prawo do negowania idiotyzmów. Dwa, w przypadku uzasadnionej walki o wyzwolenie narodowe i społeczne, a więc walki robotników, walki wyzyskiwanych ze swoimi wyzyskiwaczami, uważam, że jeśli trzeba stosować przemoc, to ta przemoc jest jak najbardziej usprawiedliwiona, a więc była usprawiedliwiona przemoc w czasie powstania Spartakusa, była usprawiedliwiona przemoc wszystkich innych niewolników walczących o swoje wyzwolenie. I tak samo, jeśli burżuazja stosuje terror wobec klasy robotniczej i jedyną formą wyzwolenia się robotników spod właśnie dyktatury burżuazji jest walka zbrojna, no to jak najbardziej to popieram. Więc jedyny tak naprawdę jaki jest problem, ale to jest problem tylko i wyłącznie właśnie w ramach ruchu komunistycznego, to jest pytanie, na ile wszystkie te ofiary, wszystkie te osoby, które zginęły, czy właśnie w Związku Radzieckim, czy w innych krajach, na ile ich śmierć była uzasadniona z punktu widzenia właśnie ideologii komunistycznej. I to jest to pytanie, które mnie interesuje. Bo mnie nie interesuje to, że ktoś mi powie, o, jakiś zbrodniarz faszystowski został zamordowany. I bardzo dobrze. To jest jakby normalne, że nie wiem, że człowiek, który w Auschwitz kilkadziesiąt, tam ileś tych tysięcy ludzi zamordował, zagazował, torturował, co on tam z nimi robi, jedynym jakby takim humanitarnym podejściem do takiego człowieka jest po prostu eksterminacja. No to. I to Armia Czerwona zrobiła, wyzwoliła w ten sposób ludzkość od czegoś takiego. No. Oczywiście są różne kwestie śliskie, dyskusyjne, a więc no, przemoc także była stosowana w niektórych przypadkach wobec zasłużonych działaczy marksistowskich, robotników,
jakiś tam. Więc to są kwestie, które co najwyżej można dyskutować i pytać, czy w tym konkretnym wypadku nie doszło do nadużyć, do wypaczeń. No i oczywiście, jeśli doszło, to nie ma co tutaj jakoś udawać, że takich wypaczeń nie ma. No, można to jakby przyjąć na klatę, potępić. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Jako ludzie popełniamy błędy. Takie błędy popełniał też Stalin, popełniało kierownictwo ZSRR i nie ma co jakby chować głowy w piasek i udawać, ojej Jezu, że ktoś nam wyciągnie, że tutaj na milion słusznych decyzji zostały popełnione 3 błędy, to my mamy za te 3 błędy rezygnować z całego dorobku ZSRR. Nie, no były błędy, normalne to jest, że człowiek popełnia błędy. No dobrze, teraz pytanie numer 5. Jak wygląda u Ciebie podział na lewicę i prawicę? Ja sobie zakładam to tak, czym więcej państwa w gospodarce i innych dziedzinach życia, to jest to lewica, a czym mniej, to jest to prawica. To jest moje określenie tego tematu, od razu piszę i nie odnoszę się do żadnego autora. Więc ja najpierw chciałbym jakby powiedzieć, że ja nie używam zbyt często tego podziału na lewica i prawica z tego faktu, że po prostu no, ja się w tym układzie nie mieszczę. Więc należy tutaj jakby odnieść się historycznie do rewolucji francuskiej, czyli rewolucji burżuazyjnej i po prostu ten podział w parlamencie pierwszej Republiki Francuskiej na lewicę i prawicę, on odwzorowywał wszystkie siły polityczne popierające rewolucję burżuazyjną. Więc no, ja jako osoba, która nie popiera ustroju burżuazyjnego, która zresztą przez ten system burżuazyjny jest represjonowana i gdzie w konstytucji wprost jest napisane, że właśnie propagowanie systemu komunistycznego jest właśnie niezgodne z prawem. Więc lewica jest to termin, taki, który po prostu łączy pewnych ludzi, którzy akceptują kapitalistyczne stosunki społeczne, czyli akceptują całe tutaj te relacje, że człowiek ciężko pracuje i jest okradany z owoców swojej pracy przez kapitalistę. To im nie przeszkadza, oni by tylko chcieli, żeby ten kapitalista go troszkę mniej okradał, był troszkę bardziej miły, żeby na tego kapitalistę nałożyć jakieś ograniczenia państwowe, żeby płacił podatki, żeby przestrzegał kodeksu pracy, żeby coś tam. Ale sam fakt stosunku pracy, czyli sam fakt właśnie tej kradzieży tego wyzysku, to im nie przeszkadza, a mi przeszkadza i dlatego ja właśnie nie uważam siebie za lewicowca. Lewicowiec to dla mnie jest, to jest zniewaga, bo lewicowiec oznacza, że ja akceptuję system burżuazyjny. System burżuazyjny to sobie może akceptować taki Ikonowicz, to sobie może akceptować taki Zandberg, to może sobie akceptować cała ta lewica, czy pseudolewica, czy jak ich tam będę nazywał, więc oni akceptują system kapitalistyczny, ja nie akceptuję systemu kapitalistycznego, dlatego ja nie jestem ani prawica, ani lewica. Ja jestem komunista. No a nie zmienia to oczywiście faktu, że to, co kolego napisałeś, jest głupotą. No i mamy tutaj prosty przykład, mianowicie rok 2008 i kryzys bankowy. Więc wszystkie siły prawicowe, na przykład taki prawicowy Sarkozy albo taki prawicowy George W. Bush i inni prawicowcy, no jak trzeba właśnie tutaj wesprzeć banki, ojojojojoj, no to my mamy pieniążki państwowe, my z państwowego będziemy bronić prywatne. Więc tacy wielcy właśnie przeciwnicy interwencji państwa w gospodarce, jak system kapitalistyczny się sypie, jak widać, że tutaj bez państwowych tutaj dotacji banki upadną, to nagle najwięksi tutaj zwolennicy prawicy, właśnie George W. Bush i Sarkozy, nagle z państwowego ratują prywatne. Dobrze, więc teraz przejdę do pierwszego pytania, ostatniego, co sądzę o Piłsudskim. No więc od razu, trudno jest wypowiedzieć się na temat takiej osoby, która jest kluczowa dla polskiej państwowości w ciągu kilku zdań, więc być może Piłsudskiemu poświęcę oddzielny filmik, ale chciałbym tutaj powiedzieć kilka rzeczy w kontekście właśnie odzyskania niepodległości.
Otóż jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, ja przypomniałem, że rzeczywista niepodległość Polski, że ojcem rzeczywistej niepodległości Polski jest Włodzimierz Lenin poprzez fakt właśnie unieważnienia rozbiorów. No i warto tutaj podkreślić w ogóle, skąd ten Piłsudski się wziął. Skąd Piłsudski się wziął, gdyż no, tutaj troszkę żyjemy w świecie pewnych mitologii, pewnych bajek, a unikamy konkretnej dyskusji na temat konkretnych faktów. Otóż jakby sytuacja wyglądała tak, że w 1917 roku doszło do rewolucji październikowej, która następnie doprowadziła do... A, towarzysze, właśnie dostałem informację, że moja żona musiała już nazwać kota, bo tutaj trzeba było mu jakieś papiery wypełnić, więc kot nazywa się Oskar. Więc Oskar będzie tutaj pierwszym właśnie... No, ja jestem ciekawy, czy Oskar ma to szczęście, czy on ma świadomość swojego szczęścia, że on jako pierwszy będzie słuchał właśnie marksistowskich tutaj pogadanek, że wy, towarzysze, bardzo często, a z biegiem, a przez najbliższe 2 miesiące to możecie jeszcze, to może być dużo, dużo częściej taka sytuacja, że właśnie u mnie w robocie, kiedy jest ta zwiększona ilość pracy w listopadzie i grudniu, mogę być zmuszony po prostu do publikowania, nagrywania pewnych rzeczy w weekend i publikowania systematycznie w tygodniu, więc ja jakiś wykład, który właśnie wygłoszę w sobotę, Oskar będzie znał już go w sobotę, no, a wy dopiero poznacie na przykład w czwartek, więc Oskar jako ten właśnie pierwszy, no i to jest właśnie taka wyższość posiadania zwierzaka nad posiadaniem dziecka. Gdybym chciał tak właśnie terroryzować własne dziecko marksistowskimi wykładami, to nie mówiąc już o tym, że po prostu moja żona by po prostu zainterweniowała, no to zainterweniowała być może by jakaś tutaj państwowa instytucja, że po prostu nie można terroryzować dziecka marksizmem, leninizmem. No w przypadku zwierząt chyba jeszcze takiego zakazu nie ma. Może Weronika Książek, właśnie jakaś chyba sympatyczna redaktorka portalu Strike.eu, która codziennie wrzuca jakieś notki dotyczące właśnie biednych zwierząt na właśnie w dziale prawa zwierząt. Może Weronika Książek z portalu Strike.eu zainterweniuje, żeby jakaś tutaj francuska służba weterynaryjna właśnie weszła do mojego mieszkania i żeby wyzwoliła kota Oskara, żeby nie musiał kot Oskar słuchać moich wykładów marksistowskich, żebym go nie terroryzował. Dobrze, więc tyle, więc już witamy nowego towarzysza, kota Oskara, a teraz, czuję, że jest nas więcej, tak jakby partia rosła w siłę. Dobrze, więc wracając do tego Piłsudskiego, no troszkę straciłem wątek, ale postaram się go odtworzyć. Więc warto pamiętać, że w 1917 roku, po rewolucji październikowej, doszło do ożywienia rewolucyjnego w całej Europie, przede wszystkim w Europie Wschodniej. No i tym ożywieniem rewolucyjnym bardzo przejęła się właśnie międzynarodowa burżuazja. I międzynarodowa burżuazja postanowiła podjąć 3 ważne decyzje przeciwko rewolucji październikowej i w ogóle przeciwko rewolucji światowej. Pierwsza ważna decyzja to po prostu interwencja zbrojna. Interwencja zbrojna, w tym konkretnie wysłanie wojsk amerykańskich, japońskich, brytyjskich, francuskich i innych do właśnie do Rosji po to, żeby walczyć z bolszewikami. Drugim elementem walki z rewolucją było skłonienie burżuazji właśnie europejskiej do podpisania pokoju, żeby zasiąść przy stole negocjacji i te rzeczy, których nie dało się wyjaśnić w 1914, wyjaśniono w 1918-19 właśnie burżuazja niemiecka, francuska, brytyjska, które cały czas przecież były w konflikcie i tutaj no, przede wszystkim
Gdybyśmy my mieli oceniać, no tak, od strony czysto jakiejś takiej militarnej, przebieg I wojny światowej, to my nie możemy powiedzieć, że ci Niemcy to tam jakoś poniosły klęskę. No, jeśli chodzi o front zachodni, to jednak walki toczyły się we Francji, a nie w Niemczech. Jeśli chodzi o front wschodni, to tym bardziej, no, jakby mamy do czynienia z przesunięciem się wpływów niemieckich na wschód. Jednym słowem, no, człowiek, który nie rozumie o co chodzi na świecie. No, nie rozumie tutaj, że jakby cała historia ludzkości jest historią walki klas i że są takie momenty, kiedy po prostu no, w momencie ożywienia rewolucyjnego proletariatu burżuazja jest w stanie pójść po rozum do głowy i się zjednoczyć, i się pogodzić, no to człowiek nic nie rozumie w ogóle z historii I wojny światowej, no bo tak to dziecko bierze mapę i widzi, no dobra, no to mamy wojnę, tutaj Niemcy dochodzą pod Paryż, tutaj Niemcy zajmują Polskę, zajmują Ukrainę, zajmują kraje bałtyckie i mówię, i kto wygrał I wojnę światową? No Niemcy wygrały I wojnę światową, no tak na logikę, no po prostu już sam fakt oceniania mapy widzimy, no że tutaj no tą przewagę militarną miały kraje centralne, więc no tym bardziej teoretycznie, tym bardziej trudno byłoby im się pogodzić, no w momencie, kiedy były jakieś powody, w wyniku których ta wojna wybuchła w 1914 roku, a ten główny powód to jest po prostu walka mocarstw imperialistycznych o podział świata. No to jest ten powód i ten powód wcale nie zniknął w 1918 czy 1919 roku. Cały czas między imperialistami trwała walka o podział świata. No. W pewnym momencie po prostu imperialiści niemieccy, brytyjscy, francuscy, amerykańscy, wszyscy nagle zrozumieli, hello, mamy tutaj większego przeciwnika, jest rewolucja, ona nas wszystkich może sprzątnąć. Tak jak sprzątnęła cara, tak tutaj właśnie tworzą się ruchy rewolucyjne gdzie indziej. Więc jeśli my się nie pogodzimy, jeśli nie będziemy działać solidarnie, jeśli razem nie będziemy próbować zniszczyć tych bolszewików, to niedługo po prostu może zniknąć kapitalizm. Więc no, to jest taki paradoks, no, że te dzieci w szkole, które no, są uczone no właśnie historii polskiej niepodległości, zwłaszcza teraz, no, dochodzenia do niepodległości, no to im się sprzedaje takie bajeczki tylko po to, żeby jakby no, nie przedstawić im rzeczywistego kontekstu. Polska niepodległość jest ściśle związana właśnie z planem powstrzymywania rewolucji. No i tutaj jakby trzeba to zrozumieć, że burżuazja zachodnia, widząc negatywne tutaj doświadczenia rosyjskiej Armii Białej, czyli po prostu armii i ruchów politycznych antykomunistycznych, które właśnie były jednoznacznie prawicowe, jednoznacznie faszystowskie, jednoznacznie właśnie broniły tutaj tych klas posiadających, to te siły w konfrontacji z bolszewikami nie miały po prostu szans, bo nikt nie chciał iść za nich walczyć. No, chłopi popierali bolszewików, robotnicy popierali bolszewików, więc no, te armie kontrrewolucyjne, mimo że dostawały pieniądze, mimo że dostawały broń, mimo że dostawały pomoc wojskową właśnie z Zachodu, to one dostawały, każda kolejna armia dostawała po dupie. No. Więc oni zrozumieli, że no, ta strategia walki z rewolucją nie działa. Jeśli chcą rzeczywiście walczyć z rewolucją, to muszą właśnie naprzeciwko rewolucji wystawić siłę pseudorewolucyjną, właśnie taką pseudolewicową, socjaldemokratyczną. I to nie jest przypadek, że właśnie w tych krajach, w różnych krajach, w których właśnie powstawały w nowych krajach powstających właśnie po I wojnie światowej, no to do władzy albo dochodzili socjaldemokraci, albo byli socjaldemokraci, albo w każdym razie ci socjaldemokraci mieli realny wpływ na sprawowanie władzy. I tutaj dochodzimy teraz do kwestii, kim był Piłsudski. No bo Piłsudski był nikim. No. Piłsudski był sobie tam jakimś działaczem politycznym no, PPS-u, który no,
No, oczywiście, no, miał tam jakieś swoje zasługi dla działaczy PPS-u, no ale to nie jest tak, że burżuazja światowa no to, to wyjmuje tego czy innego działacza jakiejś partii socjalistycznej i nagle się nim interesuje. No, z punktu widzenia jakiejś polityki międzynarodowej to działacze poszczególni tam działacze jakiejś partii socjaldemokratycznych, no to jest raczej jakiś tam margines. No, to jest margines i gdyby nie konkretny tutaj fakt historyczny, że doszło do rewolucji październikowej i trzeba było znaleźć jakąś marionetkę, którą można było powiedzieć, to jest nasza marionetka, to jest nasz agent, ale on jednak ma tutaj lewicową kartę w historii. No, no to właśnie to jest klucz do zrozumienia Piłsudskiego, czyli człowieka, który najpierw był socjalistą, później został agentem niemieckim, no i po prostu się później zbuntował się przeciwko swojemu agentowi, więc siedział w więzieniu i on by sobie w tym więzieniu siedział no, do usranej śmierci, no, albo do tego. To, że właśnie uznano, że taki Piłsudski ma zostać naczelnikiem państwa, to nie była ani inicjatywa Piłsudskiego, bo Piłsudski nigdy sam z tego więzienia by nie wyszedł. To nie była ani inicjatywa żadnej siły wojskowej polskiej, że nagle jacyś Polacy chwycili za broń, poszli do Magdeburga, będziemy szturmować więzienie w Magdeburgu i wypuścimy Piłsudskiego, bo potrzebujemy naczelnika. Nie, to jest po prostu tam spisek międzynarodowej burżuazji, która mówi, o, to ten się nadaje na marionetkę, to tutaj weźmiemy i po prostu taki człowiek właśnie przywieziony w teczce, no to takich jak my obserwujemy tutaj te współczesne kolorowe rewolucje. No to jest mnóstwo jakichś takich przykładów, że mają jakiegoś człowieka znikąd, że nie wiem, no, w Gruzji to był taki Saakaszwili, w Afganistanie to był w ogóle jakiś gościu, co tam go tam Amerykanie zainstalowali, że gościu chyba od 30 lat w ogóle nie był w Afganistanie, no ale że tam chyba w tym Afganistanie się urodził, a to my już mamy właśnie takiego waszego szefa. Więc to jest w momencie, kiedy właśnie powstaje nowe państwo i szef tego państwa to jest właśnie jakaś taka osoba przywieziona z zewnątrz, no to tylko jakby świadczy o marionetkowym charakterze tego państwa. I to już jest jakby podstawowa sprzeczność, bo my mówimy 100 lat niepodległości. No ale jeśli jakby szefem państwa jest marionetka i to marionetka no jakby całkowita, no bo jakby wszystko, co cały ten plan, no to został jakby zainstalowany przez jakby Zachód, przez Ententę, którzy mówią, dobra, to wy wypuszczajcie tego Piłsudskiego, on jedzie do Warszawy, przejmuje władzę. Analizując Piłsudskiego na tle historii Europy, należałoby tutaj podkreślić, że mamy do czynienia jakby z dwoma etapami. Pierwszy etap to jest właśnie rok 17, 18, 19, 20, załóżmy te pierwsze 2-3 lata po rewolucji, kiedy rzeczywiście burżuazja światowa boi się eksportu rewolucji, boi się nowej rewolucji i po prostu wtedy, widząc, że siły prawicowe są nieskuteczne wobec walki właśnie z ruchem lewicowym, no to na czele państw burżuazyjnych stawiają różnych pseudolewicowców. No i to jest przykład właśnie niemiecki, to jest przykład Piłsudskiego. Tylko, że w przypadku większości późniejszych państw dochodzi do negacji tego stanowiska, czyli w momencie, kiedy już jakby upada szansa i wiara w eksport rewolucji, no to tam w latach pod koniec lat 20., na początku lat 30., kiedy już burżuazja nie boi się tego eksportu rewolucji, no to wtedy, żeby stłumić resztki właśnie samoorganizacji robotniczej, no to stawiają właśnie na ruchy faszystowskie. I warto to podkreślić, że w Niemczech mamy jakby, no najpierw mamy u władzy socjaldemokratów pełniących rolę po prostu takich agentów kapitałów właśnie niejawnych, którzy właśnie niby właśnie broniąc robotników, tak naprawdę tym robotnikom dopieprzają, żeby tylko powstrzymać robotniczą rewolucję. A jeśli już pojawi ktoś, kto tej robotniczej rewolucji chce, jak na przykład Róża Luksemburg, no to tam ją mordują. No.
Więc, no a później mamy jakby zamianę, wymianę personalną i po prostu takich socjaldemokratów zastępuje Hitler, no, którzy po prostu spełniają tą samą misję co socjaldemokraci, czyli dokopać klasę robotniczej, tylko innymi metodami, już takimi bardziej agresywnymi, już nie trzeba się tutaj patyczkować. No. W przypadku Polski no to mamy sytuację taką, że Piłsudski pełni dwie role. To znaczy Piłsudski najpierw udaje lewicowca, żeby właśnie z tymi lewicowcami się dogadać, a później Piłsudski wciela się w rolę faszysty, który, no, odpowiadając na pytanie, co sądzę o Piłsudskim, chciałbym powiedzieć, że taką biografię Piłsudskiego należałoby rozdzielić przynajmniej na cztery różne okresy. Więc pierwszy okres to jest moment, kiedy ten Piłsudski jest rzeczywiście socjalistą i robi sensowną robotę socjalistyczną jako redaktor robotnika, jako coś tam. I ten okres trwa mniej więcej do końca rewolucji 1905-1907. W wyniku właśnie no, rozczarowania Piłsudskiego klęską rewolucji, no to tam no, biografowie Piłsudskiego mogliby pewnie znaleźć jakąś cezurę taką ten, ale kiedy dokładnie to nastąpił? Kiedy Piłsudski przestał być socjalistą? To jest jakby to pytanie. No i mamy drugi moment, czyli Piłsudski jako osoba, która no, zaczyna flirtować właśnie z Austriakami, a później z Niemcami. Więc no, na potrzeby jakiejś takiej właśnie szybkiej odpowiedzi, no to można powiedzieć, że ten Piłsudski agentem austriackim był jakieś tam, załóżmy, lat 6, 7, 8. No. Że tak mniej więcej jest tym agentem do roku 1917, kiedy to właśnie się tym swoim mocodawcom sprzeciwił. Więc mamy pierwszy etap socjalista, drugi etap agent, trzeci etap, bo nawet tak się tak dobrze złożyło, to trzeci etap to Piłsudski jako pseudolewicowa marionetka nowego burżuazyjnego państwa. Więc to jest ten trzeci etap. No i w końcu po tym trzecim etapie następuje taki moment, kiedy właściwie Piłsudski jest wyautowany i nikomu do niczego niepotrzebny. Gdyby Piłsudski właśnie z tego Sulejówka nie wracał, no to pewnie nawet byśmy specjalnie się nim nie interesowali. Pewnie byłby tam jakoś no po prostu no, przedstawiany jako tam, no dobra, była taka marionetka, to przyjechała właśnie w wagonie z Niemiec, zaplombowanym właśnie z niemieckimi pieniędzmi, no, żeby tworzyć tutaj państwo, no podporządkowane właśnie Entencie. No ale to pewnie by tam był i znikł. No ale to, że my jesteśmy molestowani właśnie od dziecka cały czas właśnie tymi tutaj informacjami o Piłsudskim, to tak naprawdę wynika z faktu, że Piłsudski właśnie przeprowadził przewrót majowy i jako jeden z niewielu dyktatorów właśnie przedwojennych, no to jest w swoim państwie traktowany dzisiaj z szacunkiem i respektem. No bo to warto podkreślić, no, że Hitlera nikt dzisiaj w Niemczech nie szanuje, Mussoliniego też nikt nie szanuje, no właśnie Franco właśnie w tej chwili właśnie na dniach jest wypieprzany ze swojego mauzoleum, które ze sobie zbudował, więc w tych wszystkich krajach, gdzie były faszystowskie dyktatury, tam tych dyktatorów się potępia, no a w Polsce no to jak najbardziej mamy do czynienia z kultem Piłsudskiego. No i to już jest właśnie pytanie, to wszystko to są pytania, no ale to jest pytanie, no kim jest Piłsudski po 26 roku, a to dokładnie pytanie, czy w 26 roku Piłsudski jest już faszystą, czy jest to jakaś inna forma, bo właśnie tam na potrzeby właśnie politologiczne, żeby no, słowo faszyzm się źle kojarzy, bo faszyzm to Hitler, faszyzm to Mussolini, no to my tutaj właśnie, żeby tutaj pokazać, że Piłsudski to nie jest Hitler, to że są jakieś różnice, to stworzymy nowy termin autorytaryzm, czy coś tam. No ale mamy w każdym razie do czynienia no, z czterema różnymi typami człowieka i no, ja mogę powiedzieć, że jakąś tam umiarkowaną sympatię mam do Piłsudskiego właśnie tego pierwszego okresu, czyli po pierwsze za jego działalność w
w redagowaniu pisma. A redagowanie pisma i w ogóle taka działalność to nie jest proste, zwłaszcza w czasach, kiedy to pismo jest cenzurowane, tam były różne problemy. Sam jako osoba poddana cenzurze wiem, z czym to się je. No i takim represjom była poddawana prasa PPS-owska. A po drugie, Piłsudski także odegrał dobrą, słuszną rolę w roli właśnie jako tam inicjator, organizator tej działalności bojowej PPS. No dobrze, towarzysze, tematu nie wyczerpałem. No, znając życie, to o takim Piłsudskim można by gadać i gadać. No, ja w każdym razie na potrzeby jutrzejszego Święta Niepodległości chciałbym, jakby towarzysze, wam uświadomić, jeśli jeszcze tego nie jesteście świadomi, no, że cała ta historia powstawania polskiej niepodległości, no to jest zakłamana, żeby po prostu nie powiedzieć prawdy. A prawda jest taka, że po prostu polska niepodległość jest zasługą bolszewików. To bolszewicy, obalając cara, to bolszewicy likwidując zabory, otworzyli furtkę do tego, że w ogóle ta Polska mogła powstać. I Polska na pewno by właśnie wtedy by powstała. Pojawiło się tylko pytanie, jaka ta Polska będzie. No, no i oczywiście w Rosji wtedy było wielu robotników, wielu różnych rewolucjonistów, którzy także zaangażowali się w obronę rewolucji październikowej, w walkę właśnie na frontach wojny domowej. Ci Polacy chcieli odbudowania Polski, która miałaby charakter właśnie socjalistyczny. No i tutaj właśnie w momencie, kiedy pojawili się tacy gracze, czyli po prostu polscy rewolucjoniści dążący do stworzenia niepodległej, rewolucyjnej, socjalistycznej Polski, no to wtedy burżuazja międzynarodowa, widząc, że traci tutaj swoje wpływy, no to uznała, że po prostu z tych terytorium właśnie okupowanych przez Niemcy, no bo cała ten teren jakby było okupowany przez Niemcy, to Niemcy mają w sposób pokojowy odstąpić od całego tego terytorium, przekazać je po prostu Polakom, dać je właśnie marionetce wskazanej przez Ententę. No to takich cudów to nie ma, towarzysze, że po prostu jest sobie takie wielkie państwo, Niemcy, i one ma tutaj takie duże, okupuje duży teren, i nagle oni mówią, to my wam to oddamy, my żeśmy tutaj tysiące żołnierzy niemieckich walczyło o to, żeby te tereny zdobyć, właśnie walczyło właśnie tam, czy robiąc zabory, czy później w czasie pierwszej wojny światowej, w czasie zaborów to może tam wzięli to prawie bez walki, ale ta pierwsza wojna światowa to rzeczywiście była krwawa, tam się toczyły krwawe walki w Prusach Wschodnich, inne jakieś walki, więc mnóstwo tych żołnierzy niemieckich zginęło po to, żeby te terytoria podbić, po to, żeby to zdobyć, i nagle oni to wszystko oddają bez walki. I nie dość, że oni to oddają bez walki, to oni jeszcze naczelnika państwa uwalniają sobie z więzienia i oni dają mu jeszcze broń, żeby mógł stworzyć państwo, żeby mógł stworzyć wojsko. Po co to wszystko? No wiadomo po co, bo ty masz być naszym psem łańcuchowym do walki z bolszewizmem. Masz być taką naszą marionetką, masz być takim naszym posłusznym sługusem. I to wszyscy na świecie wiedzą, skąd się ten Piłsudski wziął. Po co tak naprawdę ma być? A w Polsce to są tworzone jakieś mity. Wielki mąż stanu, że coś tam, że tego, że bohatersko grając w szachy w Magdeburgu zbudował Polskę. Gówno prawda, to wszystko po prostu jest marionetka, który po prostu dostał państwo na tacy. Nie ma drugiego takiego przykładu. Są takie przykłady. Takie przykłady mamy do czynienia, w czasie dekolonizacji w Afryce, kiedy po prostu te państwa
państwa kolonialne, widząc już, że ich tutaj no, kolonie się sypią, to oni sami wolą ten doprowadzić do dekolonizacji, tak, żeby właśnie przywódcami tych tutaj pseudopaństewek byli właśnie ich agenci. Więc tworzą sobie właśnie takie państwa odrysowane według mapy, tam mają swoje własne marionetki i dokładnie to jest ten schemat z Piłsudskim. Tutaj Polacy w ogóle nie musieli kiwnąć palcem, żeby tą Polskę tworzyć. No i to jest takie żałosne, takie przedstawianie właśnie jakiejś martyrologii, mitologii. O, bo my mieliśmy tam pierwszą brygadę, bo Piłsudski dowodził legionami, coś tam. I że te polska organizacja wojskowa, że te organizacje, to one wywalczyły niepodległość, no. No puknijcie się w głowę, kurde, no Niemcy, kraj, który normalnie przejechał się po Belgii, po Holandii, tam normalnie zajęli całą prawie że Europę i wygrywali na froncie zachodnim, i wygrywali na froncie wschodnim. Gdyby oni chcieli, to oni by tą polską organizację wojskową, legiony i tak dalej zgnietli. Tak jak zgnietli właśnie Polskę we wrześniu 1939 roku. To, że tego nie zrobili, no to wynika z faktu jedynie dlatego, bo po prostu potraktowali Piłsudskiego jako swoją marionetkę. Towarzysze, jestem zmęczony, do tematu wrócę, a za 3 godziny mam debatę właśnie z towarzyszem Wielka Odmowa. Ale jeśli będziecie chcieli sobie pogadać o Piłsudskim, ja bym bardzo chciał, żeby ktoś się ze mną pokłócił, żeby ktoś powiedział nie, że ja nie mam racji, że Piłsudski rzeczywiście no, stworzył tą Polskę. No to wtedy może nakręcę drugą część. Pozdrowienia, towarzysze.